Cześć, tutaj gracz niedzielny 1, a to jest 25 odcinek z cyklu Pograjmy, zagrajmy w Wiedźmin The Witcher. Okej, jesteśmy w domu Talara, tutaj sprzedaliśmy mu parę gratów. No, wiadomo, Talar jest paserem, więc skupuje prawie wszystko, szczególnie broń. A teraz w ostatnim odcinku załatwiłem sobie jakąś tam przepusteczkę na cmentarz. W związku z tym pędzę do... Shani jest w szpitalu, może ja z nią porozmawiam teraz. Niekoniecznie o... Rybki. Niekoniecznie o... Co to? Dawno już tak nie padało. Znaczy, pogadam z nią na temat tej... że tak się wyrażę... Jest tu Shani? Jest Shani. Będzie chciała ze mną gadać. Kontynuując wieś, pogadam z nią o sekcji zwłok. Witaj, Geralt. O? Shani. Wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. Wolę lekcję anatomii potworów. Mogę powiedzieć ci coś o Bladzwigerach. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Nic ci nie będzie. Wyzdrowiejesz. No dobra, Shani, jeszcze pogadajmy. Mów szybko, bo nie mam czasu. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Do zobaczenia. Okej, to wieczorkiem wpadnę. Wieczorkiem wpadnę do Shani. A tymczasem spojrzę sobie w mój dziennik, zapiski. Co my to jeszcze mamy? Co kryje prawda? Obeliski. Pamięć ostrza. Z Shani mogę pogadać też chyba w jej domu. Przesłuchać. Jak znajdę nowe dowody. Rozumiem, dowody winy przeciwko Loivardenowi lub uniewinniającego. A spotkam go wieczorem w karczmie, miś kłódłacz. Okej. Tu do Shani muszę się, tajemnica. Tu muszę pogadać, tajemnica. Tajemnicza wieża. Mam już 6 sefir. Zostały jeszcze 4. Muszę udać się do grabarza. Dobra. No to pędzę do grabarza. Grabarzu, jesteś przy cmentarzu. Pięknę do ciebie, kolego. A, może spróbuję pogadać z rycerzami zakonu, zobaczmy, co oni ciekawego powiedzą. Ten jest dość ciekawie odziany. Jest w nas siła, która uzdrowi ten świat. A knechta co mi powie? Siegfried opowiadał nam o tobie. Życie za zakon, bo zakon to życie. Wieczny ogień oświetla moją drogę. A właśnie, ja mam z Siegfriedem do pogadania, a tu obwiesili. To są zabójcy. Nie ludzi. Dwóch elfów i krasnoluda powiesili. Jest grabarz na swoim stanowisku. Przed grabarzówką. O co chodzi? Trzeba wam czego? Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać.
A co powiedziałbyś na anulowanie twoich długów u Talara? To możliwe? Tak, wykupiłem je od niego. Ale musisz mi pomóc. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Dlaczego cmentarz jest zamknięty? Bo trupy grzecznie leżeć nie chcą, tylko z dołu wyłażą. Uważaj za tobą! To już. Jak mi zapłacisz, to zajmę się tą sprawą. Na razie zostanie po staremu. Bywaj. No proszę, bohater. Ty myślisz, że takiego trupa to łatwo położyć? Zresztą jak se chcesz. Może kapitan straży będzie chciał za to zapłacić. Sprawdzić nie zawadzi. O co chodzi? Trzeba wam czego? Mogę już wejść na cmentarz. Powinienem rozejrzeć się po krypcie. Z tym biednym chłopcem jestem w stanie... Włosy białe jak mleko. Czemu masz takie? No dobra. To oczywiście zanim wejdę na cmentarz, szybki zapis, bo nie wiadomo co mnie tam czeka. Wow. Cmentarz Wyzimski. Na razie potworów nie widzę. Ale widzę jaskółcze ziele. I wronie oko. Nie omieszkam pozbierać. Czy ja się czegoś nowego w ogóle o ziołach dowiedziałem, czy będę zbierał tylko na tym cmentarzu? Jaskółcze ziele i... To ja po to jaskółcze ziele na bagniska się wywlokłem. Patrzcie. Ta woda musi strasznie cuchnąć. Ale wejdę tam, bo widzę tam kufer. Co to jest? Szafir. Oreny. Alkoholu brać nie będę. Chociaż może się zawsze to przydać. Z kimś się uchlać na przykład. O, dzień dobry. Mogłem się tu topielca spodziewać. Ten mi tu pirueta strzelał. Będzie mi tu fochy strzelał. Jest tu gdzieś jeszcze jakiś topielec? Nie. To biorę szczątki. Co tam mamy jeszcze? Gdzie jest jaskółcze ziele? Tu jest jaskółcze ziele. Wronie oko. Trochę tych ziółek pozbieram. Okidoki. O, brama do zimy handlowej. Ciekawe, czy będę mógł wejść. Co tu mamy? Jakieś ruiny. Powiem wam szczerze, że nieciekawie jest na tym cmentarzu. Pewnie dawno tu nikogo nie chowali. Czy na tą drabinę będę mógł wejść? Nie. Na drabiny wynieść mi się nie wspina. Silnik tej gry, czyli Aurora. A czy ja coś mogę jej wsadzić w ryło? A nic niestety. Pewnie potwory to tu wyłażą. O! Ciekawe, czy z tych alguli coś więcej pozyskam niż tylko jakieś tam badziewie typu trupi jad. A, szpig algula. Okej. Czy jeszcze ktoś mnie w stanie jest tutaj
czymś zaskoczyć. Oprócz tego, że jest tu wronie oko. O, ciało osiłka. Kto to jest? Dobra. Białe róże weźmiemy. Patrzcie, jaki poszarpany. Kość mu wystaje z... Tu są nieznane rośliny. Tu pewnie mnie zaraz zaatakują. Wow, co to za gówno? Czy też ja się włóczę po tych dołach? Jeszcze jedną zimejkę wezmę po tych dołach ze śmierdzącą wodą. Jest wejście do krypty. Nie wiem, co mnie w krypcie czeka, więc zapiszę game. Wchodzimy do krypty. Hello? Beczka, beczka, beczka. W krypcie pewnie będzie ciemno. Kota mam. Zamieć. Nieznany eliksir. Zamieć. Kot. Puch. Poszedł kocur. No będziecie lepiej widzieli przy okazji. Krypta podobna do tej, którą widziałem. Pod Wyzimą. O, witam. Mam nadzieję, że coś więcej z tych guli wezmę. Hej, hej. Co tu mamy? No, krew gula do czegoś będzie potrzebna. Wow, gul. Witam. Okej, okay, poszedł w piach. Wezmę wszystko. Przeszukam beczkę. Hej, beczko, beczko, baczyłeczko. Pokaż, co masz w środku. Krzesiwko oreny. Dobra, trochę się znowu zaśmiecę. O! Grawiery. Gule, grawiery. Rozszarpane ciało. To śmiałkowie, którzy się tu zapuścili pewnie. Dobra, śmignę tutaj. Co, Arad? Hej, cześć chłopaki. Chyba przeceniłem swoje siły. A, ci są mocni. Ale nie ze mną takie numery. Hello, cześć. Dobra. Dobity. Trochę składników się weźmie. Weźmiemy wszystko. Weźmiemy wszystko. Co z tego? O, co ja widzę? Ciało Raymonda. Kość Graveira. Trupiad, wezmę wszystko. Biedny Raymond tu leży. Kto go zaciukał? Przecież niedawno z nim gadałem. Ciało Raymonda. Cholera, parę spraw się wyjaśniło. Do Leivardena muszę pójść.
O, parę spraw się wyjaśniło. Co na tym ołtarzyku mogę? Jak na przykład coś... A nie. Z ołtarza mogłem tylko zabrać. Co tu jest jeszcze ciekawego? Kota jeszcze mam, więc... Jeszcze są tu szczątki któregoś z tych guli. Parę tematów się wyjaśniło przy tej okazji. Pójdę tam, zobaczę, co tu słychać. Wow! Który to wyskoczył? Niestety tylko gul. Przydał mi się jakiś algul do tego, żeby pozyskać jego szpik. Stare skrzynie. Kolejny gul, którego muszę pokonać. No, chodź na gulu. Dawaj tutaj zawartość swego ciała. Kamienna urna. Psie sadło. Nie. Psiego sadła brać nie będę. Stara skrzynka. Co to jest? Nieznany eliksir. Trochę gadżetów pozbieram tutaj. Jakiś sarkofag tam jeszcze jest. Zaraz do niego podejdę. Parę gadżetów na sprzedaż, jak najbardziej. Kolejna stara skrzynia. Uj, wezmę oreny. Świetna sprawa, tam starą skrzynię. Ej, co ty tutaj mi... Wiedźminie, gdzieś ty się tutaj powiesił. Oreny weźmiemy. Ach, to było to psie sadło, którego nie brałem. Tam jest sarkofażek. Wow. Bierzemy. O, te rudy meteorytu, już będę miał 3. Coś mi kowal będzie mógł z tego zrobić. Generalnie opłacało się wejść tutaj do tych... Gul. Gin, wstrętny gulu. Dobra, dawaj, co masz tam w sobie. Pokaż kotku, co masz w środku. Dobra, kufer. Wszystko biorę. Tutaj nie wygląda na to, że mógł to zburzyć. Tutaj też nie wygląda, że mógł to zburzyć. Tutaj też nie. No dobra, czyli chyba tutaj to przeczesałem, tą część przynajmniej krypty grobowej. Wracam z powrotem. I cóż my tu mamy? A mapka co mi mówi? Ach, mapa mi. Lokacja. Jestem tu. Dobra. Czyli jeszcze pobiegnę na wprost. Beczka. Ła, jest gul. Dajcie mi tu algula. O, prawie jestem na full. Pochodni brać nie będę. Saletrę znowu zwinąłem zupełnie niepotrzebnie. Pasowałoby... O, jest gul. Fuck. No i co gulu?
Kolejne rozszarpane ciało. Cukierek, bułka. Nie no, żarła nie będę brał. Oreny jak najbardziej, oreny jak najbardziej. Suszone owoce. Szczurki. Krzesiwko, dobra. Krzesiwa też już nie będę brał, bo mam na full. Oporowo, 4 razy po 10, 4 sloty mam krzesiwem tylko zajęte. Nic, tylko mogę jarać i jarać ogniska. Gulu, jesteś gdzieś tu? Wow, szkieletor. A, jest Al'Ghul. Dobra, padła sztuka. No, dawaj, dawaj, wyciągamy z niego, co tam mamy do wzięcia. Dużo mi jeszcze tych... Szkieletor przeszukamy. Kurczę, zarąbany jestem. Gdzieś pasowałoby to posprzedawać. Dobra, mapa. Wygląda na to, że kryptę zwiedziłem w całości. Mogę wracać na zewnątrz, w kierunku cmentarza. Al'Ghule, zapraszam do walki. Zapraszam do walki, panowie Al'Ghule. Tutaj biedny Raymond leżał. Na spokojnie już sobie poza kryptą poczytam, co tam się ukazało w dzienniku, bo coś było napisane na temat Azara Javeda. Dobra, najpierw to ja muszę pogadać z grabarzem, tego co pamiętam. Cześć, sorry, miałem ponownie, bo miałem małą awarię, coś mnie wywaliło do pulpitu z gry Wiedźmin, a więc tak, kontynuując jakby myśl, wyszedłem tutaj z tej krypty, muszę udać się do grabarza, żeby mu się wyspowiadać, mówiąc krótko. Trochę rzeczy w tej krypcie nazbierałem, spojrzę do dziennika, co my tam mamy, co kryje prawda. A powinienem stawić czoła Azarowi, no tak, na razie nie wiem, czy czuję się na siłach. Pamięć ostrza z Szani, Kalksteina i Loivardena muszę poinformować, że tutaj Szani. Okej, okay, sekcja zwłok. Tajemnice. Okej. Okay. Mhm. Dobra, to co tutaj mamy? Grabarza. Muszę się z nim spotkać. Pędzę wobec tego do grabarza. A, brama do wyzimy klasztornej. Wyjście z cmentarza. Beczki nie przeszukałem jeszcze. Gdzie ta beka tu stoi? A, jest tubeczka przewrócona. Wezmę tylko oreny. Więcej miejsca nie mam. Jestem nafulowany. Zbiorę jeszcze tylko tutaj jaskółcze ziele. A, znowu się zregenerowało zielsko. Dobra, nie będę tego zbierał. Mhm. Mam nadzieję, że mnie teraz nie wywali, kurczę. Grabarz, gdzie jesteś? Jest grabarz. O co chodzi? Trzeba wam czego? Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista, przywódca Salamandry. A, czyli cały czas... Okej.
Dobra, to co ja mam tutaj do wykonania? To co, może ja pogadam z Leyvardenem, część rzeczy mu sprzedam. Oczywiście powiem Leyvardenowi, że on jest tu gdzieś na grobli pewnie. Więc pruję na groble w tej sytuacji. Wieczny ogniu wypełni me serce. Piesku, piesku, gdzie ty biegniesz? Ciężki nasz los. Podleję mi ogródek. Puh, dobra, już widzę. Ależ mnie kłuje. Dobra, do Leyvardena. Pada deszcz. Jest nieciekawie, ale do Leyvardena. Okej, gra na wszelki wypadek się zapisała. A ja próję do Leyvardena. Jest Leyvarden. Widzę, że dziwka portowa ucieka przede mną. Chyba się musiała mocno wystraszyć. Tak? Rozgryzłem Javeda. Podszywa się pod Raymonda za pomocą iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Jestem pod wrażeniem. Rozumiem, że masz na to dowody. Niezbite. Problem w tym, że w dalszym ciągu jest potężnym magiem. W tej kwestii nie jestem w stanie ci pomóc. Gdybyś poczekał, niedługo do miasta przybędzie wysłanniczka Loży Czarodziejek. Nie mogę czekać. W takim razie porozmawiaj z Kalksteinem. Nie jest magiem, ale ma dużą wiedzę teoretyczną. Jak mawiają, lepszy ryc niż nic. Nie wiesz może, kto wystawił list gończy za magistrem? Tak się składa, że wiem. Mój sekretarz. Dlaczego to zrobił? Bo mu kazałem, Wiedźminie. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Leyvarden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda. Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 orenów. A jeśli uda ci się rozpracować Salamandrę, jeśli rzeczywiście uda ci się rozpracować Salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twoje wysiłki. To nie będzie łatwe. Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. Do zobaczenia. Tak? Oj, ale Leyvarden będzie mi pomagał. Pohandlujemy Leyvarden. Kurde, mam tego sprzętu tyle, a on tylko błyskotki skupuje i wińska. Szafir mu sprzedam. Nie interesuje go, to nie interesuje. Krzesiwa trochę... Zaraz, zaraz, ja chciałem 10 sztuk krzesiwa sprzedać, a nie 9, także proszę mi tutaj nie... Okej, dwa sloty wolne. Mhm. Okej. No dobra, więcej z nim nie pohandluję. Słaby z ciebie handlarz, Leyvarden. Liczyłem na więcej. Dobra. Spójrzmy do dziennika. Leyvarden, teraz czekam na jego ruch.
Kurczę. Nie wiem, czy do Szani to do Szani wieczorem. To też. Mam na razie szpik 3. Dobra. To cóż, pędzę do Kalksteina. Powiem mu też, że jest niewinny. Kalksztejn, biedaczysko, da mi jakąś nagrodę. Będę mógł sobie z tych meteorytów coś wykuć. Generalnie poczekam do wieczora. Jest sporo spraw do załatwienia wieczorem, ale pewnie to załatwię w następnym odcinku. Muszę teraz poskładać do skupy to, co mi się posypało. Dobra. Tu jest ktoś ciekawy, nie ma nikogo ciekawego. Okej. No pięknie, będzie tak padało do jutra. Drzwi do domu Vivaldiego. O, fuck. Źle wszedłem, jak zwykle. Dobra. Pobiegnę do końca tej ulicy, albo nie. Tu sobie skręcę do dzielnicy. Przestaniesz padać, cholero! Jeśli o mnie chodzi, to gdzieś tu nie, to jeszcze dalej. Niechże przestanie padać! No, zanosiło się. Fuk! Kalksteyn, gdzie ty masz tam swoją chatę? To jest tam Szani. Tutaj gdzieś. Kalksteyn śmieszka, jasne. Kalksteyn, dobra. Śpisz czy nie śpisz, Kalksteynie? Gdzieś ty jest, Kalksteyn. A gdzie to się podziało? Na dół z las? Gdzie on ma? W górę, w dół? Tu, w dół. Tak, to rozwiązanie. Dobra. Przestań bredzić. Przepraszam, zamyśliłem się. Generalnie myślący człowiek. Podejrzewałem cię o współpracę z Javedem. Sądzisz, że pracuję dla Salamandry? Zaraz pęknę ze śmiechu. Ktoś zadał sobie wiele trudu, żeby cię wrobić. Czyli wierzysz, że to nie ja? Tak. Azar chciał, żebym myślał, że pracujesz dla niego. W życiu bym tego nie zrobił. A wiesz czemu? Tak? Ten szaleniec wykorzystuje moc żywiołu ognia. To skrajnie niebezpieczne. Żywioł ognia jest pierwiastkiem chaosu, nie poddającym się racjonalnemu rozumowaniu. Przeciwieństwem naturalnego ładu, który uosabiają inne żywioły. Wystarczy. Rozumiem, że korzystanie z żywiołu ognia jest niebezpieczne. To mi wystarczy. Kalksteyn. Jeszcze nie skończyłem. Przepraszam, zamyśliłem się. Wiem, że Raymond to szef Salamandry. Jesteś pewien? Tak. Mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj. Na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną, najlepiej otoczone żywiołem przeciwstawnym, czyli wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. Jak dostać się na bagna? Wyjdź to zachodnią bramą na groble, prowadzącą do starej Wezimy. I co dalej? Powinieneś znaleźć tam prom i przewoźnika. Prom kursuje w obie strony? To też wiem. Tak. Na bagnach jest mała przystań. W pobliżu znajduje się wioska ceglarzy. Dzięki za wskazówki. Przepraszam, zamyśliłem się. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Dla ciebie, krewkula. Alguli? Nie.
Chodzi mi o krew guli. A tak, to jeszcze z przedmieścia, prawda? Nieważne. Masz ją? Tak, oto ona. W zasadzie już jej nie potrzebuję. Ale niech będzie, kupię sobie na zapas. Twoje szczęście, chłopie. Okej, okay, to co? Kalkstein. Pozwolisz mi się u ciebie przeklinać? Przepraszam, zamyśliłem się. Dobra. Wow. 6 talentów brązowych, 1 srebrny. O kurczę. Oczywiście, że w siłę zakokrzę. Zręczność. Wytrzymałość. Inteligencja. Arat, znaki, nie. A. Dobra. Teraz przykokrzę. To już mam brązy rozdane. Dobra. Okej. Okay. Srebrne silne muszę przykroksić. Okej. Okay. Dobra. Talenty, alchemia. Co ja mogę tu ukręcić? A. Kota jak najbardziej. Jaskółkę. Olej przeciw trupojadom. Okej, no dobra. Co to jest? Łój, gęsi smalec, psie siadło. Dobra. Co my tu mamy? Okej, okay, pomedytujemy do zmroku. No cóż. To ja tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.